cześć, zobaczcie, na dzisiejszym odcinku na moim kanale gramy dłocki z friendami. Seria polega na tym, że robimy jak najwięcej, musimy zająć jak najwyższe, gramy zwykłe dłocki, ale musimy zająć jak najwyższe miejsce, musimy najwięcej killi i najwięcej asyst razem zrobić i wszystkie te punkty potem sumujemy i wyjdzie całość. Najwyżej punktowana osoba zdobywa emotkę za 200 fałdolców i najprawdopodobniej i każdy ma jedną próbę powtórzenia. I nie można kampić w krzakach, bo za 3 minuty jest odejmowane 20 punktów, jak się będziemy kampić po prostu. I jeżeli będziemy, jeżeli to będziemy młynka, to nie dość, że dostaniemy 100 punktów, to jeszcze 20 dodatkowych punktów, więc dobrze jest zdobyć młynka. Wy pewnie widzicie, nagrywam to o 22. No. Nie wiem, jak mam to wam pokazać, ale nagrywam to o 22. Poza publicznością, poza po prostu ciekawością innych. Czy to można sobie wybrać emotki, czy po prostu kupuje się o sobie emotkę, która jest akurat aktualnie w sklepie? Wybrać nie. Można, tylko wiesz, no. Wybrać można. Tylko musisz w przeciągu 2 tygodni, czy tam tygodnia. Ale no, nie wiem, czy się uda wygrać, ale może się uda wygrać. A i od razu mówię, wy ten odcinek widzicie po odcinku ze Szlachetą i po odcinku z Nexonkiem. My to nagrywamy jeszcze przed tymi odcinkami, więc pewnie nie do końca myśli, wiecie, znaczy ja nie do końca wiem, co tam, ile punktów ma Nexonek i Szlacheta, bo Szlacheta będzie od razu po Mikołaju, czyli Mikopatronie, wy to widzicie, bo już nagrywałem. I widzicie odcinek z Nexonkiem po Szlachecie, a jeśli nie widzieliście, i teraz widzicie ten odcinek, bo nawet sobie tu zrobiłem listę. Na początku był Grzesiu, potem jest Poconolek, potem Miki, potem Emiliem, Nexonek, Sprinter, Podłogelek. Tym razem, jeżeli się nie załapiecie, ale ja to nagrywam, to jest pierwsza część serii, na której po prostu wszystko testuję i tak tam, że to będzie na szybko. I no. Na szczęście nie ma typów, więc jest dobrze, mam poty. Fajnie. To znaczy, że znajdę jeszcze jedną dużą potę i będzie komplet. Jakby co? Masz jakieś ammo do pompy, jak wchodzę? Actuality mam. Bo mam tylko 7. Znaczy ja nie mam. Dobra. Teraz, nie, myślałem, że zbierałem, ale teraz patrzę i nie mam. Już 12. Dobra. W sumie tyle wystarczy, nie musisz mi dawać. O, apteka, karabin szturmowy. Nie? Za maszynówkę sobie wezmę. Dobra. Chcesz jedną potę? Nie, w sumie mogę, w sumie mogę. I pewnie... Albo nie, nie potrzebuję poty. I pewnie... O, duża pota, fajnie. I pewnie się zastanawiacie, znaczy w sumie, czy możecie się zastanawiać, na co mogę odpowiedzieć. Na co mogę odpowiedzieć, że ta druga seria... Ta seria ma na celu taki... Przetestowanie takiej drobnej rywalizacji. Znaczy, bo to będzie parę sezonów jakby tej serii, nie? Będą chyba 3 sezony. Ten sezon będzie najkrótszy, będzie miał parę osób. Jeden sezon będzie miał przynajmniej 20 osób. Obiecuję wam to. 20 odcinków z jednego sezonu. To jest jakby sezon przedpremierowy, a będą 3 sezony, więc wynika z tego, że będą jeszcze 3 sezony tej serii. I łącznie będziecie mieli szansę na 3 emotki z tego. I to jest coś podobnego jak w Pokémonach Go Battle League. To jest coś podobnego. Tak. I wy... Nie. I ten... No. No i tyle mogę powiedzieć. Ta seria będzie tak trwała, żebym... Jakoś mógł sobie wbić się na przykład... karnet bojowy w sezonie...
prostu VDOL chce na jedną z serii na drugim koncie, bo to z drugiego konta będę wysyłał. Czy VDOL to ja już mam zrobione, że czekam na zwycięzcę. Czyli jakby jutro nabiję pewnie VDOL więcej, no. Czy jak z tobą wygram, to powiem ci, że raczej z nikim nie wygram poza tobą. Bo tak to co mam resztę jest. Chociaż w sumie nie, zmienili stary, dodawanie chyba po umiejętnościach. Stary, resztę to już masz ograną, no więc no. Jeśli ze mną wygrasz, to instant win. Raczej. Raczej, no. Nie? Ale raczej instant... nie, nie bądźmy pewni, więc ci nie dam od razu nagrody, bo muszę nagrać wszystko, nie? Tak. Raczej tak mniej więcej jutro zadzwonię do wygranego, nie? Więc no. No. Albo napiszę. Albo zaproszę go do Fortnite'a, bo na przykład z niepoczonym to nie mam do niego numeru. Do wszystkich na pewno mam, to do niepoczonego Olka nie mam. Czy, powiem ci, przepraszam was, ale znaczy w sumie to nie będzie spoiler, bo tu wy to już wiecie, kto wygrał najprawdopodobniej. Więc na pewno nie wygra ani Miko Patron, ani niespoczony Olek, przykro mi. No, więc, mamy trzy prawdopodobieństwa, czego ja jeszcze nie jestem... Może w jakiejś serii zrobię wyjątek i zrobię, że drugie miejsce dostaje motkę za 200 fałdolców, a pierwsze miejsce za 500 fałdolców. Ale to by bardziej się nadawało tak na pierwszy sezon, a nie taki zerowy, czyli taki przed pierwszym. No zerowy to by się bardziej opłacało taki... No emotka za 200 dla wygranego. No wiem, właśnie chcę chyba nawet na ostatnim sezonie, żeby wiesz, na ostatnim sezonie, finalnym sezonie tej serii, zrobić taką niespodziankę, nie? No. I dać tą emotkę za 500. Nie wiem, ja jestem totalnym bambikiem w Fortnite, więc... A, i na razie najwięcej Grzesiu ma punktów, bo ma 111 punktów, czyli... Bo zdobyliśmy razem 8 punktów, czy no. Winu. To czy bo... Devastor. Devastor. Nie wiem, na przykład ja po prostu na niego mówię Devastor. To śmiesznie brzmi. The Defenestrator. The Defenestrator. O! Flashbacki od Elevena. Jeśli Eleven, jeśli to oglądasz, to pozdro. Nie, ja napiszę... Ja napiszę pod komentarzem Elevena. Eleven, proszę cię, błagam cię, obejdź ten odcinek. Obejdź mój odcinek pod tytułem z Francami, włoski z Francami w minucie tej. Zobacz minutę tą. Będę to spamił pod każdym odcinkiem Elevena. Przysięgam, aż w końcu to zobaczę. Nawet, czy on to zobaczy na live? Będzie sobie na przykład robić czytanie komentarzy na streamie? Zanim po prostu tak to ogląda, to w komentarzu się po prostu obejrzy. Będzie pozdro od największego fana Elevena. Stary, ja nawet kupiłem koszulki, ale ja tam chyba mam 3 koszulki od Elevena w jego sklepie, więc no. Pozdrawiamy Eleven. Ja wiem, że pewnie tego nie obejrzysz. A! Ty to Skybase. Nie, oni używałem launchpada i tak byli nad wodą. Nie ma. I know. A w ogóle ma. Chciałem go trafić, może bym trafił. Ale chodź na tego launchpad, nie, nikt nie powiedział, że nie możemy go używać. Rariu, tam jesteś. Trochę się boję bliskiego kontaktu z tymi typami. Trochę się boję. Nie wiem czemu, ale ja tu widzę typa. W agencji dostałem questa. On wyszedł. Tomigan. Ja biorę, a ty wiesz co chcesz. Czy nie chcesz Tomigana? Czy chcesz Tomigana? Cześć, mówka. Ha! Mogę go dobić. A ty po prostu wyszedł. Bo pewnie wiedział, że i tak go nie podniosę, bo mam na niego gdzieś. Ale nikt dalej nie powiedział, że ja nie mogę używać tego głupiego launchpada. Masz ciężkie naboje?
Ciężkie mam. To by mi się przydał do snajpy. Dzień. Oh man. Czekaj, ranuj. Jak będę... Dobra, o, dobra, się przebieram, stary. Ja też. Dobra, dobiję tego typa. To jest... Idź się przebrać. To jest bot. Nie odległem mi nic. Ale idź się przebrać, dobrze, żeby... To nie odległem umówkę z filmikiem, teraz żeby mi nic nie zrobił. Chodź za mną, chodź za mną. Wystarczy byłoby się zbudować. To jest typ. To jest typ. A nie, nie mam, no to chodź, chodź, chodź za mną. Chodź za mną, myślałem, tak, że to jest typ. Chodź za mną, chodź za mną. Lećmy tym lunchem. Dobry pomysł, ale no. Nie, kurna. Szybko. Chcę sobie podnosić kolegę. Ja mu nie pozwolę. Musi kierować do strefy. Dobra, go back. Stary go back, my się kierujemy w stronę strefy. Ja się kierowałem w stronę strefy przez chwilę. Tu jest strefka, więc trzeba biec. I know. Ja ci przez chwilę kierowałem dosłownie inną stronę. Wiem, bo tak postawili lunch'a. No. Więc mam nadzieję, że... Nie wiem w sumie, kto wygra. Będzie trochę dziwne, wygrywasz konkurs i wygrywasz remontkę za 200. No. No to jest akurat, ale... już wszyscy, ale... wiedzą, że wygrałem konkurs, bo nawet mam w wyniku ten Spring Trup. Nawet mi Canon zrobi się Spring Trup, więc no. A! Wiadomo, że nie mówicie mi, że to jest ustawione. Wszystkie filmiki były nagrywane po jeden raz. Każdy to potwierdził. Tylko... Tylko nic. Ja potwierdzę. To, że wygrałem dwa razy z rzędu, to była kwestia farta. Jest jeden. Zabijaj go, a ja go szukałem. XD. O, 109 poziom karnetu. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Tak, aż muszę dotąd emotkę, bo mam już troszeczkę złotego Midasa. Jeszcze tylko 30 leveli. Energiżyczka. Co to mi się da? O! Dobra. Mam, w sumie, mam już... Dużo potem. 66 punktów. Wykadając. 76 punktów już łącznie mam. Chyba. Bo nie jestem dobry z matmy. W sumie nigdy nie byłem dobry z matmy. No. A co mówisz do mnie? Ciekawego. Dobra. No jak wiemy, potwierdzą to wszystkie osoby, które chodzą ze mną do... O nie, złączyłem przester. Przepraszam widzowie, nigdy już się to nie powtórzy. Przypadkowo przester włączyłem. Czemu? Czemu ja uruchomiłem przester? Nie wiem. Taki turn. Czekaj, bo trzeba ich powalić, bo tam im więcej killi, tym więcej punktów. Pamiętaj. Tam są typy? Yes, of course. A ja ślepy jestem. A ja go zabiłem. Można. I... Ile razy łącznie mamy punktów w waszym myśli? Ja nie wiem, ja nie wiem. A i jak coś, bo tam jest, bo tam po meczu masz zawsze takie przyciski jak statystyki meczu, nie? Nie? No. I zamiast po meczu wychodzić, to kliknij w ten przycisk statystyki meczu, bo to jest ważne. Jak coś, to nie mogę ci przyznaczyć punktów żadnych. Bo ja nie mogę potwierdzić tego, że ten... Nie kłamałeś. Ja ci mogę przeczytać moje statystyki meczu w tej grze. Stary, mam problem, bo jestem goniony przez strefę, a jestem, no, na twoich plecach. Patrz, gdzie mamy strefę, gdzie strefa jest nas goni. Dobra, ale gdy patrzysz na tą strefę, to ci się wydaje, że ona jest strasznie blisko. Nie żeby coś, ale serio. Tak masz wrażenie. Przynajmniej ja tak mam. Oh man. Dobra, gdzie są typy, bo ja mogę ich wysna... Stary, darmowa helka. Let's go. Dobra. No i co, kurna, strzelasz? No i co? Tam jest typ. Tam gdzieś. No i no. No, chciałem go trafić ze snajpy. Potem widziałem typa. Ze snajpy nie trafiłem. Dawaj typa. My bad aim. A. To jest mój aiming. Był drugi typ, bo typu do kogoś strzelał.
Wiem, ja nawet go widziałem. Bagraplera. Wiem. I know. Za mną jest klip, za mną jest tu. Tu. No, a tym bardziej nie mam lowa. No i spróbuj, może dać radę. Albo mnie ulecz. Jedyne co mogę zrobić? Prowizoryczna zabudowa. I mnie wpuść, wpuść mnie. Szybko powlatuję tu. Nie lecz się, tylko... Jest się tylko. A, dobra, wejdź w statystyki meczu. Dobra, przegraliśmy. Wejdź w statystyki meczu. Jo, likwidacja 1 asyst, 1 rani ma 0, cel. Ale 14. Ile masz likwidacji i ile asyst? 1-1. Ile masz asyst, w sensie likwidacji, powiedz, likwidację. No, likwidacja, asyst, wszystko po 1. Asysty masz 1. Tak. 1. 4. A to był totalny Bambi. Piąte miejsce. No. Nie wierzę. Zrobiłeś tak zwany jubileusz w sumie. Czemu ja tą szlachetę zapisałem? A, czyli? Czekaj, bo muszę u ciebie zapisać. Dobra, czyli co się stało? Zabrakło mi paru punktów do tego, żebym przegonił Devastora, czy jakimś cudem udało mi się go przegonić? Ja jeden punkt zapisałem. Czy no nie udało ci się? No. Ale byłeś naprawdę najbliżej z wszystkich. Czyli jestem na drugim miejscu, tak. Ale mam na pewno zrobić tak zwany jubileusz. Czyli po co mogę być na drugim miejscu? No, jesteś na drugim miejscu, bo masz aż 100 punktów. A to jest duży wynik. No. Wiesz, że gdybyśmy wygrali, to nikt by nas nie przygonił, ale trudno się mówi, nie? Ja zwaliłem trochę, ale no cóż, tak, mogę powiedzieć. Brawo Devastor, dostajesz motkę za 200 fałdalców, brawo Devastor. Najprawdopodobniej jeszcze nie wiadomo. Gratulacje. Najprawdopodobniej. Albo mam pomysł. Możemy teraz zakwalifikować 3 osoby. I te osoby mogłyby pójść na ten. Mogliby po prostu przejść do ostatniej kwalifikacji. Trzy najlepsze osoby. I ten, kto dostanie najwięcej punktów, wygrywa emocje. To w sumie byłby też dobry pomysł. Dobra, ale to wiesz, teraz. Teraz jest sezon tak jakby przedpremierowy, więc wy to widzicie pewnie jako taki zwykły sezon przedpremierowy. Po prostu testuję wszystko, jak to będzie wyglądało. Pierwszy sezon ruszy pełną parą i będzie to... To nie będzie to samo, to będzie na tych samych zasadach, ale będzie turnieje różne, będą bardziej urozmaicone, właśnie tak jak mówisz. I będzie każda z osób na koniec filmiku nominowała, tak samo jak do Brzydkiej 16 czy tam Hot 60 Challenge, będzie nominowało chyba jedną czy trzy osoby. Po jednej osobie, kto ma wystąpił na ten odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i...